jeszcze. Jak tam koszy w nowej szkole? Jak tam się idzie? Czekajcie, włączę flesza. Strasznie ciemno. No właśnie, kurna, było super. Nie no, w porządku ogólnie, nowi znajomy, wiesz, luz. Ale no... Jak byłoby starych, nie? No trochę. I tych akcji z różnych wycieczek. Trzeba taką się dobrze tu przyjechaliśmy. No, dokładnie. Trochę będziemy razem czasu. Pogadamy z nowymi... Tak, ale, tak, dokładnie, bo to było dobre. Ona się na mnie patrzyła, że się śmieje, tak, bo nie mogę wytrzymać ze sobą. No właśnie, ja też tak miałam. Genialne, no. Ale tak mnie wkurza. Weź, ona jest taka, Boże, myśli, że jest nie, super, no, nie? Ona myśli, że jest taka modna, no. I w ogóle gatana, no. Jest. Da się przeżyć. Ej, coś tam w lesie chyba widziałem. Gdzie? Tak, chyba ci zdawało. No co ty? Ej, serio, to może być coś. Co? Słuchajcie, no bo tu jest coś takiego, że w jednym domu moja ciocia ma tam działkę. I jest coś takiego, że jej córka była sama tam w domu, a ciocia była u nas na grillu, nie? No i podobno Wilka była w tym, była w pokoju i ktoś, i taka starsza pani, była właścicielka właśnie tej działki, objawiła jej się w tym, w oknie, i Wilka tak zaczęła wyć i ten. I wzięła, zadzwoniła do cioci z kółaczek, żeby przyszła szybko. W ogóle już nieraz były takie akcje. Ty, no co ty? No gdzie to jest, no. Niby ten, gdzie to jest? No zaraz wam pokażę, będziemy obok niego przechodzić. To nice. Mówię wam. To niezła akcja. No. Ja się już boję. Mówię wam jeszcze, moja nie mama. Nie mam szansę, co ty? Albo słuchajcie. Może miała z wideo po prostu. No. Martin, no, mam nadzieję. W ogóle słuchajcie, bo było coś takiego, że u nas był też grill innym razem. I moja mama. Czekajcie, mamie... czekajcie. Bardziej światło, dobra. Mojej mamie wydawało się, że ten. Że ktoś wchodzi do domu, nie? I mu powiedziała. Do którego domu? No właśnie do tego, w którym straszy. No i że wydawało się, że ktoś wchodzi do domu, nie? No i mama mówi mojemu tacie, że ktoś wszedł do nich do domu, a ten, a tato zobaczył, tam w ogóle nie było, wiesz, drzwi były zamknięte i w ogóle. No kurde. No, to fajna okolica. Też miałem takie akcje, że mój kolega miał działkę i poszli sobie tam, wiesz, no tak jakby na wakacje, no. Na tydzień. I normalnie jeden Sebek już tam wiedział, że wcześniej no jest, że tam duch był, bo kiedyś widział, ale swojemu koledze nie mówił. Ducha? No. No co, ty jak wyglądasz? Ja bym się zesrała. Czy, normalnie. No nie wiem, jak ci go opisać, bo on nie mówi mi, ale nie mówił o tym swojemu koledze, że go widział. Boże. Ten kolega śpi. Coś i, ty. No, się śpi i w którymś momencie wstaje i patrzy i przy studni coś naprawdę jest, a on mu o tym nic nie wspominał. Kupa w maj, ty nie co? No. To powiem wam, że... Jakie określenie. Serio, tam ktoś jest. Gdzie? Tam. Teraz poważnie, bo pytam, no bo się jaja robisz. O, to już chyba ten dom. No to tutaj, chodźcie. Dobra, wbijamy się. No. Nareszcie. W końcu już mi zimno, strasznie dzisiaj. Nie, a ja jestem strasznie zmęczona. Nie, w ogóle. Nie, zacząłem też porać, w ogóle to trzeba się chować. Baterie mi się kończą, wyłączam kamerę. Ej, co to za dźwięk, słyszycie to? A chyba huśtawka się tam buja. Nie, to na pewno wiatr. Coś tu jest nie tak! Ej kurde, ja się boję. Nie wiem, jak wyglądać. Ja w ogóle dzisiaj nie śpię. Ja też. Odstawmy warte. Dobry pomysł. Śpimy dzisiaj razem, wezmę koc.
kurde, co to za odgłos? Dziewczyny nie żyją. Gdzie jest Kuba? Poszukajmy go. Ja wezmę rzeczy, poczekaj tutaj. Zobaczę, gdzie jest Kuba. Dobra. Wszyscy nie żyją. Spadamy stąd. Kurde, to się ciągle nagrywało.